Po ostatnich wydarzeniach wróciłem do miejsca, w którym odnalazł mnie Jack Frost. Klucze dał mi Łukasz. Od samego początku coś było nie tak. Po podejściu do drzwi już wiedziałem, o co chodzi. Do klamki była przyczepiona latarka UV. Na pewno zrobił to drugi zaginiony klaun. No, także myślę, że na dzisiaj będziemy już kończyć ten materiał. Kurwa, co to było? Ja sobie uciekam. Ten dom jest serio jakiś nawiedzony. To jest... Kurwa, mać. Szybko, szybko. Jezu, jeszcze jakieś pociągi tu jeżdżą. Cześć, słuchajcie, jesteśmy dokładnie teraz o północy w tym południowym lesie, gdzie mam znaleźć tego klauna, ale nigdzie go niestety nie widzę. Jest ciemno jak cholera, kompletnie nikogo nie widać. Spróbuję pojechać do przodu, auto już mam zapalone, znaczy zapalone, no kurwa, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Auto jest uruchomione, no i będziemy jechać, nie? Dobra, jadę do przodu. O kurwa, co to jest? Co to jest? Ja pierdolę. Przebieg, przebieg. Uciek. Gdzie lecisz? Uciek, no ucieka. Uciek. Spieprza, patrzcie, patrz. Stój! Stój! O, słuchajcie, no ten klaun mi uciekł. Nie wiem gdzie go znajdę. Nie wiem gdzie jest ten Kamil. Ale przygotowałem na niego zasadzkę. Mam nadzieję, że uda mi się go złapać. Stoi tutaj i czekam na niego. Nie widzi mnie. Nie, strasznie wieje wiatr. Nie mam pojęcia gdzie on może być. No patrzcie, jest ciemno jak cholera. Masakra. Ale spróbuję zaświecić światło. O kurwa. Coś tam idzie. Biegnie. Kurwa mać, odpalam auto. Fuck. Shit. O nie. Szybciej. Muszę uciekać. Szybko. Znajdę inne miejsce, żeby go złapać. Pierdolę. Dobra, jestem bezpieczny. O, masakra, kurwa. Co to miało być? Co ono w ogóle odwalił? Innym razem, zdecydowanie innym razem. Innym razem, naprawdę. O kurde. Podsumowując dzisiejszy dzień, niestety klauna nie udało się złapać. Trudno. Będziemy próbować w kolejnych dniach. Może dostaniemy kolejne wskazówki, kto wie. No to co teraz? No głównym celem jest, żebym pojechał do domu, zapytał się rodziców, czy czasem z nimi Kamil nie rozmawiał, bo nie wiadomo, co on odwalił. No to jutro z samego rana będę dzwonił do rodziców i zapytam się, czy Kamila czasem tam nie było. Nie wiem, co się stało w ogóle w tym lesie, nie wiem, co on tam robił. Wybiegł nagle, jakby dokładnie wiedział, że my będziemy o tej godzinie. Mało brakowało, dosłownie tyle, żeby mnie złapał, ale w ostatniej chwili odjechałem.
Nie wiem, nie wiem w ogóle, co mam wam powiedzieć. Podsumowując dzisiejszą akcję, duże niepowodzenie, no ale nie ma co ryzykować. Będziemy się starać w kolejnych odcinkach. Trudno. Jak sami widzicie, znajdujemy się po raz kolejny w tym domu. Stwierdziłem, że muszę tutaj wrócić i zadzwonię teraz do swojej mamy w sprawie tego, czy Kamil wczoraj u nich był. Mam nadzieję, że całą rozmowę będzie dobrze słychać. Halo? No, cześć mamo, masz chwilę? No, mam. Co się dzieje, skarbie? Słuchaj, chciałem się ciebie zapytać, był może u was wczoraj Kamil? No właśnie, miałam ci mówić. Siedziałam sobie z tatą w domu i przyszedł właśnie tak, nie wiem, tak po prostu, wiesz, zapukał, zapytał się, co tam u nas, pościliśmy chwilę, zaprosiłam go do środka, bo jak mogłam go nie zaprosić, tak dawno się nie widzieliśmy. No i nawet pytał o ciebie. Mam mówił coś więcej na mój temat? No po prostu pytał się, co tam u ciebie, czy czemu cię nie ma w domu, gdzie jesteś, co tam porabiasz w życiu i tak tam. A coś się stało? Nie, słuchaj, ja go szukam, chciałem się z nim spotkać, tylko... No cały czas go szukam i nie mogę go dziwo znaleźć. A dlaczego go szukasz? No przecież to, no w sensie, no miło z jego strony, że w ogóle przyszedł. Mamo, przepraszam, ale nie chcę ciebie w to wciągać. W co wciągać? Co się stało? No, Kamilowi odbiło, ja nie wiem, czy on nie jest chory psychicznie. Ty mówisz, jak mogło odbić? Przecież rozmawiałam z nim ostatnio. Mamo, on ukrywa pewne rzeczy. W ogóle tego nie rozumiem. No dobra, mamo, no to w takim razie ja ci już nie będę przeszkadzał. Co chciałem, to się w sumie dowiedziałem, no i tyle. Jakby następnym razem do was przyszedł, to proszę cię, zadzwoń do mnie jak najszybciej, dobrze? No dobrze. No to tyle. Na razie. Pa. No jeśli mam być z wami szczery, totalnie się tego nie spodziewałem. To miała być tylko zabawa, mieliśmy po prostu nagrywać odcinki dla Jacka, wymyślać serię i trochę lekko go postraszyć z Tristusem, a... Kurwa, jemu totalnie odbiło. To na pewno jest wina tego psychiatryka. Kompletnie teraz nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Nie wiem, czy on jest w końcu w Tarnowie, czy on będzie przesiadywał w tym lesie, czy on pojechał z powrotem do Warszawy. Kto wie, może będzie straszył nadal Jacka. Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Jeśli chcecie, abym kontynuował dalsze poszukiwania, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę. A wtedy ja nadal będę go szukał. Trzymajcie się. Do kolejnej części. Na razie. Mówił do was Dodo.